był konkurs organizowany przez PGE Ekstraligę. Przedstawiłam swoją historię żużlową, opowiedziałam o tym, jak pierwszy raz znalazłam się na stadionie żużlowym, o tym, jak teraz wygląda moje, że tak powiem, żużlowe życie. Tyle. To jest osoba, która występowała w pewnym konkursie, w którym zajęła pierwsze miejsce, zwyciężyła i oto z tej okazji dzisiaj spotkaliśmy się, żeby się zapoznać, porozmawiać, powspominać i tak ogólnie, że tak powiem, o takich rzeczach życiowych, które nas otaczają. Porozmawiać i też to się spełniło. Mama z dzieckiem. Niesamowita osoba, pani Daria. Z Michałem, z młodym, małym człowiekiem, który też chce być wielkim sportowcem, który dzisiaj wiele mi zdradził swoich tajemnic. Oczywiście jemu życzyłem, żeby to się jemu spełniło i też jakby potrzebował ode mnie podpowiedzi czy jakiejkolwiek pomocy, to też na tyle, ile będę mógł pomóc, z miłą chęcią to uczynić. Pierwszy mój wyjazd na żużle to był wyjazd z tatą, natomiast bardziej taki dla mnie ważny może życiowo, osobiście dla mnie był taki wyjazd, gdzie uczestniczył po prostu mój syn, który wówczas miał 4 miesiące. Faktycznie było tak, że syn znajdował się w wózku, to był mecz w Grudziądzu z Wybrzeżem Gdańsk, w związku z tym, że kibicuję Wybrzeżu. Wózek był sprawdzany bardzo dokładnie, czy nie wnosimy rac na stadion. Zostaliśmy zaproszeni na obiad. Przebiegał to w bardzo takiej miłej atmosferze, spokojnej. Mogliśmy po prostu porozmawiać z Tomkiem o tym, jak wyglądało jego życie przed wypadkiem, po jak jest teraz i jestem bardzo szczęśliwa, że miałam taką możliwość. Mały człowiek, który może, że tak powiem, porozmawiać z takim sportowcem, który występował w sporcie profesjonalnym, może wiele takich ciekawych rzeczy z tej rozmowy wynieść. Może spróbować kontynuować, czy też wtedy, kiedy jest się małym człowiekiem, może wszystko osiągnąć. Jeżeli jest takie powiedzenie, jeżeli człowiek i sportowiec zrobi, to też ten mały człowiek poprzez przygotowanie może dojść na wyżynę i być tą gwiazdą na niebie, która będzie świecić przez jakiś długi, długi czas. I myślę, że dzisiaj Michał będzie z tego spotkania zadowolony i mógł wiele rzeczy się dowiedzieć, żeśmy rozmawiali o różnych rzeczach, oczywiście też związanych z nim. Ja opowiadałem o swoich przygodach sportowych przede wszystkim. I taki młody człowiek może sobie to analizować i może spojrzeć z bliska na osobę, która to osiągnęła, że on też może to w swoim życiu zrobić. Pewne rzeczy, które usłyszałam, dały mi do myślenia i być może po prostu zmienię pewne opcje, które gdzieś tam miałam pod uwagą, brałam pod uwagę, żeby jak pokierować po prostu dalszym, w jaki sposób ukierunkować syna. Rozmawialiśmy między innymi też o tym, w jaki sposób Tomek jeździł parowo z bratem, tak? Nie każdy sportowiec jest w stanie po prostu poświęcić często własny sukces i przełożyć na zwycięstwo własne, aby pomóc innej osobie. A tak właśnie wiemy, że Tomek w taki sposób jeździł i to było dla mnie takie bardzo interesujące. Przede wszystkim warto marzyć i jestem przykładem na to, że te marzenia się spełniają, także naprawdę polecam serdecznie.